Kochani, fajny dzień, dzisiaj u nas piątek, dzień dobry, witam Was przeserdecznie. Pomalutku szykujemy się do naszego wieczornego odcinka. Przypominam, że dzisiaj mamy trening o godzinie 16 i to będzie urodzinowy trening Gutka. Pogodę mamy przecudowną, przepiękną, kochani, jest cieplutko. W związku z tym szykujemy pomalutku dla Was niespodziankę. Po raz drugi będziemy mieć właśnie odcinek z tymi naszymi balonikami. Odbywa się to mniej więcej tak, kochani, zobaczcie. Balon się teraz napełnia wodą. O, zaraz za momencik go wiążemy. I uwaga, właśnie strzelił nam, tu też nam jeden strzelił, pewnie wszystkich się nie uda dowieść, no ale mamy ich dosyć sporo, także myślę, że większą część tych balonów uda nam. Zdjęcia, które są dla mnie bardzo szczególne, kochani, to z małym Gutkiem. Tutaj przypominam, Gutek się urodził 24 maja, a w lipcu z mamcią byliśmy z Gutkiem, tacy troszeczkę szaleni rodzice od początku byliśmy, zdaje się, w Pogorzelicy na rowerkach, pierwsza wycieczka Gutka z nami w trasie. Słuchajcie, spróbuję jeszcze zajechać dzisiaj do babci. U babci są zdjęcia co roku na dzień babci w styczniu robione, także zobaczycie, jak się nasz Gutek zmieniał. Zobaczycie taką pamiątkę. Kudełek nas, z ciekawostek Wam powiem, Kudełek nas dzisiaj, kochani, zlał w poprzeczki. Był nieprawdopodobny pojedynek, nikt mu się nie dawał. Kudełek strzelił 10, Gutek 9, no tatusiowi wstyd, ja strzeliłem ich tylko 4. W każdym razie, kochani, wracam szykować nasz odcinek urodzinowy. Tak jak mówię, będą 3 miski balonów, będziemy do tych balonów dzisiaj strzelać. Będziemy się bawić dzisiaj z naszymi przyjaciółmi, z kolegami z klubu, z Akademii Mistrzostwa Piłkarskiego. Gutek golas, ale jest gorąco, kochani, także nie dziwcie się, naprawdę pachnie takim fajnym, ciepłym latem. Także no nic, no widzimy się za moment w każdym bądź razie. Do zobaczenia za parę. Pomalutku gotowi. Przypominam, kochani, że to 10 urodziny Gutka. Słuchajcie, strzeliło to strasznie szybciutko, natomiast szykujemy baterię, sporo tych baloników z wodą, ale nie wszystkie dowieziemy. Część z nich niestety w transporcie ulegnie zniszczeniu. Oczywiście Pine Face, jak zawsze, część urodzinowa. Przypominacie sobie, dostaliśmy to od naszej Justysi Pauli z Anglii. Także no, będziemy jeść obiadek, za moment się szykować i jedziemy w trasę. Przypominam, że dziś trenujemy w Bolesławcu na Rajskiej. Tam będzie właśnie zabawa z trenerem Mateuszem, z kolegami. Natomiast potem o godzinie 20 spotykamy się z Wami. Będziemy starali się odpowiedzieć Wam na parę pytań. Na dworze bardzo gorąco. Słuchajcie, oni dzisiaj mają jakieś polewaczki wodą, ale dobrze, niech sobie szaleją. Jest ciepło, naprawdę przepiękna majowa pogoda. Natomiast ja w tej momencie będę szykował obiadek. Kończymy tą sielankę, przebieramy się i lecimy na trening. Będzie zabawa, ale oczywiście też będzie trening, trener, jakieś tam konkurencje, pewnie przygotuje, jakieś konkursy będą, także do zobaczenia, zrobimy z tego wszystkiego materiał. Kochani, witamy serdecznie, dzień dobry, jesteśmy na Rajskiej, kochani, urodzinowy trening Gutka, tym razem z Akademią w Bolesławcu. Kilka dni temu byliśmy w Świętoszowie, macie z tego materiał, fajna zabawa. Natomiast dzisiaj Guciu tutaj na miejscu w Bolesławcu z trenerem Mateuszem, z naszymi szabełkami. Ostatnio byli, słuchajcie, Realami, dzisiaj są Barsami, także widzicie, kochani, można te sympatie godzić i do tego serdecznie namawiam. Oczywiście można większą sympatią darzyć jedną drużynę, mniejszą drugą, ale na pewno miejsca na antagonizmy próbujcie jakoś tam wyeliminować, dlatego że łatwiej się chyba troszeczkę żyje. My jesteśmy ogólnie kibicem piłkarskim, jak wiecie, kochani, i tego uczę, takich wartości swoich wspaniałych szabełków. Na razie fajnie nam to wychodzi, także jednego dnia Gutek kibicuje Barsie, drugiego Realowi. Wiele rzeczy się na to składa, kochani, natomiast ja nie chcę tego zmieniać. Szanujemy oczywiście też tych, którzy, powiedzmy, dozgonnie od początku jeden klub i jemu. Natomiast szanujcie wtedy inne ekipy. W każdym razie nie to jest celem dzisiejszego odcinku, kochani, dlatego tą rozmowę, ten monolog, jakby, czy tą rozmowę z Wami, jakby, nie będę kontynuował. Chciałbym tylko powiedzieć, kochani, że dzisiaj jest weekend majowy, kolejny, drugi weekend majowy po Bożym Ciele. Nie mamy wielu naszych przyjaciół, nie mamy wiele dzieci. Rodzice powyjeżdżali często z rodzinami na odpoczynek. Nie ma Huberta, nie ma Stasia, nie ma
No nie ma wielu chłopców, nie chciałbym wymieniać, żeby kogoś nie pominąć, nie ma też dziewczynek, natomiast kochani, jak gdyby jest to dla nas fajna, przyjemna chwila. Po raz pierwszy jesteśmy z Wami na kanale z Gutkiem dziesięciolatkiem, także ostatni trening, kiedy nagrywaliśmy, pamiętacie, jeszcze był Gutek dziewięciolatkiem, był to trening w dniu jego urodzin, natomiast Gutek przyszedł wieczorem na świat, 19:40, trening się odbywał, kochani, wcześniej, także ostatni trening jako dziewięciolatka, a dzisiaj macie pierwszy trening jako dziesięciolatka. Oczywiście będą różnego rodzaju gierki, zabawy, to co zawsze na początku treningu ma na celu jakby pobudzić mięśnie do pracy, pobudzić aktywność, jakby uodpornić się na ewentualne kontuzje w trakcie treningu. No, mięśnie zupełnie inaczej reagują, kiedy są rozgrzane, także no, w tej chwili oni są w trakcie takich tutaj zabaw. Natomiast jest z nami jeszcze tutaj, nie widzę, Igorka. Igorek też ma jakąś tam delikatną kontuzję. Tam indywidualnie sobie ćwiczy. Jak wiecie, Akademia Mistrzostwa Piłkarskiego ma swoje zajęcia 3 razy w tygodniu w Bolesławcu, 2 razy w tygodniu w Świętoszowie. W poniedziałki, środy, piątki trenujemy w Bolesławcu i tak 2 razy w tygodniu trenujemy na osiedlu kwiatowym w poniedziałki, środy, natomiast w piątki trenujemy tutaj na Rajskiej. Obiekt doskonale znacie, kochani, tam za tymi drzewami płynie rzeka Bóbr. Piękna, wspaniała, czysta rzeka, w której dla wędkarzy mamy pstrągi, mamy lipienie, mamy wszelkie te ryby, które świadczą o tym, że rzeka jest czysta. Także jeżeli ktoś wędkuje, to wie, o czym mówię. Bóbr nie jest na tej wysokości, zdaje się, górską rzeką, aczkolwiek, a może coś się zmieniło w przepisach, natomiast no, w każdym bądź razie z gór się wywodzi i leci w kierunku Odry. Co tam się dzieje, kochani, w oddali? Halo, halo, czy wy to widzicie? Wiszą balony na bramkach, uwaga, na bramkach rugby. Przypominam dla tych z Was, którzy nie oglądali naszych wcześniejszych odcinków. Słuchajcie, Dawid Villa z 7 w tych rozpuszczonych kłaczkach to jest nasz kudełek. To, kochani, nie jest dziewuszka dla tych, co nie wiedzą. Natomiast no, mamcia dzisiaj będzie na nas zła, bo nie założyliśmy mu gumki na trening, ale dzisiaj szybko, wszystko szybko, szybko, szybko. Chcieliśmy, kochani, zdążyć przygotować trening z jak najmniejszym poślizgiem, dlatego że no, wieszaliśmy te balony, kochani, szykowaliśmy z trenerem tutaj zabawę dla dzieciaczków urodzinową w Bolesławcu. Zrobię kilka fotek, kochani, pamiątkowych. Także my dzisiaj jesteśmy w komplecie z szabełkami, kochani. Tutaj jest piątek. Za 2 dni jedziemy na świetny turniej do Jeleniej Góry z Łużycami. Będziemy się bawić, kochani, na turnieju, który organizuje Chojnik w parku w Cieplicach. Świetny turniej z okazji Dnia Dziecka. Oczywiście relacje Wam z tego turnieju przeprowadzimy. Natomiast dzisiaj w piątki trenujemy zawsze z Akademią, czasami mniej aktywnie, czasami bardziej. Jeżeli gramy w sobotę turniej czy w niedzielę, to jesteśmy na treningu takim bardziej delikatnym. Gutek, kochani, kochani, tutaj na tych treningach bardzo indywidualnie pracuje. Trener Mateusz zresztą, kochani, to wybitny fachowiec i specjalista, także świetnie ogarnia i mimo tak dużej różnorodności w grupie wiekowej, słuchajcie, od małego Kudełka, który ma 5 lat, zobaczcie, jaki on jest malutki, kochani. Kudełek, chowaj tą koszulkę, chowaj te plery. Słuchajcie, ubrał dzisiaj Barsę tak jak wszyscy, najmniejszą Barsę, jaką mieliśmy w domu, to ten Dawid Villa, ale to i takie dla niego sukieneczka. Natomiast no, chciał tak jak rodzeństwo dzisiaj być Barcelonką, no to jest Barcelonką. I to jest piękne, kochani, w tym wieku. Leci do nas balon, to znaczy, że mamy delikatny wiaterek. No, przy jednej z konkurencji myślę, że ten wiaterek będzie przeszkadzał dzieciom bardzo. Spróbujemy złapać ten balon, bo on będzie nam potrzebny. Słuchajcie, nie, 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 muszę go złapać, bo halo, halo, ty jesteś nam, balonku, bardzo, bardzo, bardzo potrzebny. Czekajcie, przepraszam Was za to trzęsienie ziemi, natomiast no, balon mamy złapany. Ale ten balon będzie nam potrzebny, dlatego musiałem z Wami to trzęsienie ziemi przeżyć. Także, kochani, jeszcze raz, Akademia Mistrzostwa Piłkarskiego, jesteśmy, zobaczcie, wiaterek troszeczkę próbuje nam to wszystko popsuć. Zobaczcie, jak ten baner nam prawie do ziemi uciekł, ale to świetny, taki delikatny wiaterek, kochani. Natomiast
natomiast nasza czuła kamera musi stanąć tyłem w tą stronę, dlatego że będzie kłopot znowu z usłyszeniem naszego przekazu. Także obracam się tyłem do wiatru. Idę, kochani, w tą stronę. W każdym bądź razie jest to pierwsza część, taka krótka, tytułem wstępu. Nie będziemy Wam tych wszystkich zabaw, berków, treningu nagrywać. Natomiast włączymy kamerkę jeszcze oczywiście dzisiaj kilka razy. Zobaczycie, jak świętujemy kolejne urodziny Gutka. Przypominam, że to zawodnik z rocznika 2006, także 10 lat. To jest okres, który w tym momencie rozpoczynamy. Także już nie U10 od września, a U11 taką kategorię będzie na co dzień Gutek reprezentował, dlatego że występujemy w kategorii U11, ale to często bardziej grzecznościowo, z racji tego, że tutaj w okręgu jeleniogórskim 2.5 i 2.6 są rocznikami połączonymi. Już w Legnickim jest troszeczkę inaczej, jest orlik młodszy, orlik starszy, natomiast tutaj nikt tej kategorii w ten sposób nie dzieli. Słuchajcie, wyciszył się wiaterek, w związku z tym przejdę tutaj. Tutaj oczywiście stanowisko znacie, to jest, kochani, wizytówka. Tym się bawimy przede wszystkim, kiedy mamy te nasze fajne zabawy tutaj urodzinowe. Często towarzyszy nam ta śmietanka, ta zabawa. Będą też, kochani, słodycze. Będą też, mówię, zabawy z balonami. Ten jeden damy tu, bo wiatr będzie go nam cały czas, kochani, zabierał. Natomiast co chciałem jeszcze powiedzieć? Chciałem powiedzieć, kochani, że o tak zróbmy, o, może w ten sposób teraz nam balona nikt nie zabierze. Chciałem jeszcze, kochani, przekazać, że tutaj ten obiekt na co dzień Husar Bolesławiec, klub rugby, świetnie funkcjonuje, dlatego dzisiaj, kochani, będzie troszeczkę inaczej. Dzisiaj nasze balony wiszą na bramce, słuchajcie, do rugby. Jest to bramka na 3, myślę 3,20, 3,50. Ciężko mi powiedzieć, jak wysoko jest ta poprzeczka, natomiast często z kudełkiem, kiedy tu przychodzimy, próbujemy się pobawić, to przekopujemy se nad tą poprzeczką i kudełek ma taką wtedy troszeczkę zabawę. Natomiast no, jest to system rugby, także o tam macie w odległości dalszej całą okazałość tej bramki. Natomiast jeszcze dokończeniem tego odcinka, zobaczcie, jak tutaj pięknie miasto dba o ten obiekt. Tak jak mówię, tam rzeka, bulwar spacerowy, mnóstwo ludzi, kochani, korzysta z pięknej pogody, spaceruje. Jest długi majowy weekend, kolejny długi majowy, jeżeli ktoś sobie dobrze zorganizował, kochani, urlop, to ma kilka dni wolnego. Natomiast oni się dalej bawią, w najlepsze są, kochani, berki, rozgrzewki, zabawy. Natomiast, tak jak mówię, trener świetnie ma to połapane, kochani, potrafi świetnie zorganizować czas i tym najmłodszym, i tym starszym. Oczywiście bardzo indywidualnie, szczególnie potem, w miarę upływu treningu, wszyscy motorycznie pracują, każdy według swoich możliwości. Także bardzo dużo z Gutkiem czerpiemy z tych treningów. Jak wiecie, oczywiście na co dzień trenujemy w Zagłębiu Lubin, natomiast kiedy tam nie trenujemy, a czas nam pozwala, pracujemy z trenerem Mateuszem. To jest taki indywidualny trener Gutka. Bardzo mu za to dziękujemy, dlatego że wkłada w to mnóstwo pracy, mnóstwo serca i te efekty są, kochani, bardzo, bardzo widoczne. Natomiast w każdym bądź razie, kochani, chmury troszkę takie niepokojące, jak to o tej porze roku bywa, czasami nie wiadomo skąd spada burza, natomiast no, bądźmy dobrej myśli, że dzisiaj nam się uda tą naszą urodzinową zabawę w Bolesławcu, kochani, zrobić do końca. Także ja się teraz rozłączam, za momencik, kochani, przyszykujemy kolejne konkurencje, będziemy się bawić, będziemy dzisiaj świętować, cieszyć się z Gutkiem, z jego 10 urodzin. Kudełek goni, zobaczcie, połowę mniejszy od Gabrysi. Gabrysia jest chyba 2,6 rok, jak dobrze kojarzę, a może 2,5, a może 2,6. W każdym razie to około 5 lat różnicy między kudełkiem, ale on naprawdę świetnie też się tutaj czuje, dobrze funkcjonuje w tej grupie. No nic, do zobaczenia w kolejnej odsłonie. Tyle tytułem wstępu.